Włącz i zostań z nami. Że od poniedziałku te restrykcje są troszeczkę złagodzone i na przykład do parku czy do lasu będziemy mogli wejść, oczywiście mając na sobie maseczkę i zachowując dystans 2 metrów, to tak samo będzie więcej autobusów i tramwajów w Krakowie kursować, aby ten dystans mógł się zachować, aby pasażerowie się nie kumulowali. Momentem dosłownie pojawił się nowy komunikat Ministerstwa Zdrowia. Jeżeli chodzi o województwo małopolskie, przybyło 11 nowych zakażeń koronawirusem. Łącznie w tym momencie w naszym województwie 600... Laboratoryjne pytania. Mamy też gamę pytań w naszej skrzynce twojemałpa.tvp.info, gdzie trudne są odpowiedzi, jak wnioskuję, bo pytanie, które się powiela, to ile to jeszcze, profesorze, potrwa? Mniej więcej 2 razy tyle, co będzie szło do wzrostu, tak można powiedzieć. W moim kalendarzu to osadzić w jakikolwiek sposób? W Chinach sprawdziło się, w Korei o tyle jest jeszcze problem, że nie mogą wygasić tej całej końcówki. Oraz szczegóły dzisiejszych informacji. Najwięcej nowych przypadków zakażenia odnotowano na terenie województwa dolnośląskiego, to 43 osoby. W województwie śląskim to 35. W województwach pomorskim oraz podlaskim po 21 przypadków. Wielkopolska to 18 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. W województwie opolskim 13 nowych przypadków. Małopolska 11, kujawsko-pomorskie 8, zachodnio-pomorskie 7, Podkarpacie 4, lubelskie 2 kolejne przypadki oraz 1 przypadek zakażenia koronawirusem w Świętokrzyskim. Zmarło 7 osób, to 3 mężczyzn oraz 4 kobiety. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że wszystkie te osoby miały choroby współistniejące. Gdzie wprowadzony został system specjalnych przepustek elektronicznych, ale to nie oznacza, że tak pozostanie, dlatego że już teraz wiadomo, że inne miasta przygotowują się do wprowadzenia podobnych rozwiązań, na przykład Krasnojarsk. Putin, który przed jakimś czasem pełną odpowiedzialność za walkę z koronawirusem zrzucił na gubernatorów, tym razem postanowił ich skrytykować, stwierdzając, że nie wszyscy dostatecznie szybko reagują na to, co dzieje się w ich regionach. Na początku tej epidemii, a szczyt zachorowań jest spodziewany najwcześniej za 2 bądź 3 tygodnie. Tomasz Jędruchów, Telewizja Polska, Moskwa. Jeśli chodzi o sprawy, bo za tym tęsknią Polacy, sprawy związane ze spacerami, ilością odwiedzenia parków czy lasów, no to też trzeba zachować oczywiście odległość i te wymagania wydawane przez ministra zdrowia, a jeśli ktoś będzie się wybierał do lasu, tutaj ze swojej, żeby nie zapruszyć ognia, ponieważ dzisiaj jest sucho. Jest sucho. Będzie to zależało, jak szybko gospodarka wystartuje. Nie, oczywiście, ono jest daleko idąco, niewystarczające, niemniej jednak jest to bardzo ważne i potrzebna, to jest bardzo ważna rzecz i bardzo potrzebna, zwłaszcza w czasie tej finansowej i gospodarczej niepewności. Znaczy to wszystko zapewniało płynność finansów publicznych. Elementy, które dzisiaj składają się w taki jeden spójny obraz. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.